Już wszystko się nagrywa, drodzy Państwo. Chciałbym, żebyście się skupili. Słyszysz, tak? Nas tutaj? Oczywiście. Dobra. Widzę, słyszę. Dobra, to uwaga, będziemy zaczynali. W takim razie 3, 4. Ready. 3, 2, 1, tak. No to co, nagrywamy? Okej, okay. O edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. Dzień dobry bardzo, witamy serdecznie słuchaczy. Z tej strony redaktor Danieluk. I redaktor Łasiński oraz nasz wspaniały gość, który przyjechał z bardzo daleka, nawet przyjechała, Ewa Kępska. Drodzy Państwo, jest z nami Ewa, która tak naprawdę pracuje w bardzo uroczej szkole blisko Zakopanego, Gliczarów Górny, jak się nie mylę, prawda? Szkole, tak, która jest najwyżej położona w Polsce, tak? Nie, nie. Nie? Już nie? Nie jest najwyżej, jest trzecią pod względem wysokości. A proszę. Ale tam są minimalne różnice i... Jak stanę na palcach, to będę najwyżej. Szkoła z pięknymi widokami. Ilu macie uczniów? 83. No właśnie. I z tej oto uroczej, małej, klimatycznej szkoły, w której mieliśmy okazję z Maciejem i być, bo Ewa nas zaprasza w okolicy Zakopanego. Zjeżdżamy tam tutaj z nauczycielami z grupy Superbelszy. Stop. Nie tą ręką, bo zasłaniasz. A, to Ewa zwróciła uwagę. Ręką. Kurde, nie mam takiego nawyku, ale ja chciałbym tutaj Państwu, chciałbym tutaj Państwu opowiedzieć, dlaczego w ogóle Ewa przyjechała z tak daleka właśnie, żeby nagrać z nami podcast. Ewa, poza tym, że jest fantastyczną nauczycielką klas 1-3, która robi cudowne rzeczy ze swoimi uczniami, to przede wszystkim żyje teatrem. I na sam początek możemy polecić jej... I to jest koniec odcinka. Na sam początek możemy polecić jej bloga Ewa i jej szkolny teatr.pl. Projekt... Tak, wejdźcie jeszcze na Facebooka, na dole na pewno będziecie mieli jakiś link, także kliknijcie, zaobserwujcie i polubcie. Jeżeli interesuje Was to, jak można wykorzystać teatr w szkole, bo właśnie tym tematem będziemy się dzisiaj zajmowali. Tak, ale ja chcę powiedzieć, bo na początku myślałam, że to będzie 1 z 10, no ale dobra, no nie jest, no to no. Trudno. Albo wielka gra, o, tak w słuchawkach, ale chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że ten, kto robi teatr, może skorzystać, bo mam takie przeczucie i taki cel mi przyświecał, że ten teatr jest wszędzie i może go wykorzystać każda nauczycielka i każdy nauczyciel, który na co dzień nie zajmuje się teatrem, ponieważ no, robimy różne rzeczy z naszymi uczniami, uczennicami i te elementy teatru można wykorzystać i na lekcji języka polskiego, na godzinie wychowawczej, ale też przy okazji robienia różnych imprez i chciałabym, żeby ten blog był nie tylko dla nauczycieli, którzy są związani z teatrem, ale też dla tych, którzy szukają jakiejś inspiracji. Pięknie, naprawdę pięknie. To jest mniej więcej tak jak ta nasza wstawka, że my nie jesteśmy specjalistami, my się nie znamy, my po tak, prostu gadamy. Rozmawiamy o tym, co się dzieje w edukacji. Skąd ta zajawka na teatr w szkole? Inaczej, to nie tak, to za chwilę. Okay. Skąd ta zajawka, że inowrocławianka wylądowała w górach i została góralką? Najpierw. Bagienną, jak to mówię. Może być bagienna. Myślę, że dlatego, że kocham góry i zawsze jak jeździłam jako wychowawca na kolonie, zawsze sobie mówiłam właśnie w tamto miejsce, nie tylko mówiłam sobie, o jak fajnie byłoby tutaj być, zamieszkać i uczyć, ale co innego marzenia, co innego życie. I kiedy miałam taką możliwość, to jednak się wahałam, ale do odważnych świat należy. No i pewnego dnia po prostu spakowałam się, było akurat tam wolne miejsce dla nauczycielki. No i jestem tam ponad 20 lat. A miało być na chwilę? Miało być na rok. Pojadę, spróbuję, zobaczę. No i rok tak. Trwa. I rok trwa. No i bardzo dobrze. Tak. No a ten pomysł na teatr w szkole trwa ile lat już? Kiedy to się zrodziło? No właśnie myślę, że od ile trwa? Trwa to 22 lata. Od 23 lat jestem w Gliczarowie w szkole, a 23 tam mieszkam, a 22 prowadzę kółko teatralne, które założyłam z moimi dzieciakami, a to jest takie troszkę niespełnione marzenie z mojej szkoły średniej, gdzie marzyłam o tym, żeby iść do szkoły teatralnej, ale to marzenie... Oprócz tego, że masz pedagogiczne, to właśnie kończyłaś podyplomówkę, też coś związane tak, z teatrem, tak, nie? Tak, to zaraz powiem o tym, ale dlatego teatr, ponieważ tak jak mówię, chciałam iść zawsze do szkoły teatralnej, ale brakowało mi chyba wokół mnie takiej osoby, która
by mnie przekonała w tym, że mam spróbować. Ale teraz z perspektywy czasu myślę sobie, że to była dobra decyzja, że tak miało być i nie roztrząsam tego na drobne, ponieważ nic się nie dzieje bez przyczyny i te może moje zainteresowania i zamiłowania teatrem wykorzystuję na co dzień z moimi dzieciakami. Spełniłam też pośrednio swoje marzenie, bo skończyłam studia podyplomowe w Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, które serdecznie polecam, bo to jest naprawdę mega rozwijające i świetna uczelnia. To są 2 lata naprawdę cudownego przebywania z ludźmi. To jest po prostu inny wymiar. Artyści to rządzą się innymi prawami. Naprawdę to były magiczne, kosmiczne lata. Niełatwe, bo to nie jest tak, że się zapisze i wszystko jest pięknie, ładnie i różowo, ale wymaga to wielkiej pracy i determinacji. Natomiast widzę dzisiaj z perspektywy czasu i też tak uważam, że zawód aktora jest bardzo zawodem trudnym, wymagającym. I nie wiem, czy dałabym radę. No i konkurencja też jest bardzo, bardzo duża, ale też uważam, że najbardziej, znaczy nie chcę jakoś tutaj, żeby ktoś pomyślał, że aktorzy to są B, a inni to są cacy, ale uważam, że aktorzy, lalkarze, no to jest majstersztruba i szapoba. Jeżeli bym miała porównywać aktora dramatycznego i aktora lalkarza, to no uważam, że lalkarze, no to jest jeszcze większa praca. Ale ty w szkole nie prowadzisz teatru lalkarskiego z uczniami? Nigdy, będąc na tych studiach podyplomowych, powiedziałam sobie, że nigdy nie złapię się lalki, ponieważ jest to bardzo trudna sztuka. Ale tak jak byłam na studiach takich stacjonarnych edukacji wczesnoszkolnej, zawsze mówiłam, mając zajęcia z gry na flecie, że nigdy nie będę grała z dziećmi na flecie, nigdy nie mów nigdy. To tak samo tutaj powiedziałam, że nie będę się tykać lalek, ale w momencie, kiedy zrobiłam z moimi aktorami projekt edukacyjny, na którego dostaliśmy grant, a potem za ten projekt Złoty Grant, pacynkomat, gdzie zrobiliśmy takie profesjonalne pacynki dla dzieci z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i one to dostały, to stwierdziłam, że dlaczego nie spróbować, chociaż wymagało to bardzo dużo pracy i determinacji, bo to było ponad 140 godzin pracy takiej społecznej dla kogoś. Ale ja się przy tym projekcie bardzo dużo nauczyłam, chociaż robiłam w tej szkole teatralnej lalki, ale co innego zrobić dla siebie, a co innego robić 20 ponad lalek z dzieciakami i pokazać im, jak to się robi od podstaw. To było naprawdę mega wyzwanie, które dla mnie wiele znaczyło i nie ukrywam, że bardzo w tym mi pomagała i pomaga nadal i wspiera dr Aleksandra Page, która jest wykładowczynią nadal tej uczelni, świetnym człowiekiem i taką kompanką też do rozmowy, nie tylko o teatrze. A co trzeba umieć, żeby założyć szkolny teatr? Trzeba mieć chęci i być otwartym na to, że chce się czegoś nauczyć samemu. I mieć to coś, czego się nie da powiedzieć. To jest tak, któryś z osób, które chodzi po góry, gdzieś wyczytałam taką mądrą myśl, nie zacytuję dokładnie, ale temu, kto chodzi po górach, nie trzeba tłumaczyć, po co człowiek chodzi po górach, bo on rozumie, a ten, kto nie chodzi, nie wytłumaczy się i dokładnie tak samo z teatrem. No jest coś takiego, że po prostu sprawia, że no się coś kocha. Każdy ma jakiegoś takiego swojego konika. Ja mam akurat teatr i po prostu się tego nie da wytłumaczyć. Ja zawsze mówię, że mnie można bardzo łatwo kupić biletem do teatru. No i albo na Woodstock, czy też na Poland Rock. Albo na Poland Rock. Tak. A powiedz mi teraz tak, bo w tym roku mieliście jubileusz. Nie, mieliśmy w zeszłym roku. A to już rok minął od tej sytuacji? Zasłaniasz się. Zasłaniam się znowu właśnie ci, co oglądają wideo. Jubileusz, czyli to był specjalny spektakl, w jaki sposób przygotowany jubileuszowo? Jaki mieliście na to pomysł? Pomysł był taki, na 10-lecie miałam taki pomysł, że z absolwentami wystawimy spektakl dla dzieciaków i tak się udało zrobić, ale to był taki czas, kiedy
ta młodzież, która już wyszła ze szkoły, to byli absolwenci, którzy chodzili do szkoły średniej lub byli studentami, więc łatwo było ich jeszcze zebrać, małą grupkę. I taki miałam pomysł na dwudziestolecie, ale no troszkę jak pomyślałam głębiej, to uznałam, że nie tędy droga, bo to już są osoby, które po pierwsze, część z nich wyjechała za granicę na stałe, część pracuje, Kraków, Wrocław i inne miejsca. Ciężko byłoby ich chyba zebrać. I ciężko było dokładnie by mi zebrać tą grupę, więc stwierdziłam, że muszę to jakoś inaczej ograć. No i po raz pierwszy udało mi się, taki był pomysł i udało się go zrealizować, że w spektaklu jednocześnie wystąpili i rodzice, i uczniowie. Ponieważ robiliśmy też spektakle takie, że dorośli dzieciom, co nie jest jakąś nowością, bo o nowości mogę powiedzieć, ale to za chwilkę, to przypomnijcie mi, taką naszą nowością. Natomiast tutaj to nie była jakaś nowość, ale stwierdziłam, że chciałabym połączyć i rodziców, i dzieciaków. No i udało się, zrobiliśmy pierwszy raz spektakl, tylko trudność polegała na tym, że jak już zaczęliśmy robić Małego Księcia, co było moim marzeniem, od 6 lat, że kiedyś wystawię Małego Księcia, ale musi być jakaś specjalna okazja i rzeczywiście się to udało. I na jednej scenie wystąpili i rodzice, i zarówno mamy, jak i tatusiowie, a były takie rodziny, że i dziecko, i obydwoje rodziców występowali. I to nie było tak, że ja jakoś błagałam i prosiłam, a może byście wystąpili, tylko oni naprawdę bardzo chętnie. Po prostu rodzice weszli w to. Nawet w tym roku było pytanie, a czy my w tym roku wystąpimy. A też mam takich rodziców, gdzie jak robiliśmy spektakl dorośli dzieciom, to pytali mnie w następnym roku w okolicach kwietnia, pani Ewo, czy w tym roku wystawiamy spektakl, bo nie wiem, jak urlop sobie zaplanować. No dobra, więc... a powiedz tylko jedną rzecz. Jak żeś przekonała po raz pierwszy rodziców do tego, żeby wystąpili? Bo to wcale nie jest prosta rzecz, zaangażować rodziców w szkołę. Wiadomo, że jak z rodzicami to bywa różnie. Ocenami dla dzieci, na bank, dobrymi ocenami dla dzieci. No, ale w edukacji wczesnoszkolnej nie ma. Ja mam ocenianie kształtujące i bez podręczników pracuję, więc tutaj nie wchodzi w grę. Znaczy nie wiem, ale tak jak myślę sobie, znaczy myślę, że jest jeden taki przepis w ogóle na współpracę z rodzicami. Jak rodzic zobaczy, że jesteś zaangażowany w coś, to rodzice i widzą sens tego i widzą, że to dla dziecka przynosi jakiś namacalny efekt w postaci nie oceny, ale takiego naprawdę rozwoju, ponieważ ja mam dzieciaki, większość dzieciaków, które przychodzi do kółka teatralnego, dzisiaj to jest ponad 100 osób już absolwentów, przez te lata już się uzbierało, ale to są dzieciaki, które przychodzą zwykle w pierwszej klasie i wychodzą z kółka w 8. Więc ten rozwój oni widzą przez 8 lat i widzą namacalny efekt. Ja widzę, ale też oni. I myślę, że to jest klucz do tego. I drugim takim kluczem to jest to, że właśnie widzą to zaangażowanie, że to nie jest jakaś ściema, że robimy to pod publikę, tylko robimy coś po coś, oni w to wchodzą, rodzice też wchodzą, nie tylko w to, że występują, ale też bardzo często pomagają, ja się śmieję, to znaczy nie śmieję się, mówię to całkiem serio, że moi rodzice i nawet dziękując na koniec spektaklu mówię, że to są jedyni mecenasi sztuki naszej, bo oni nam w pełni to sponsorują. Nie mam czegoś takiego, żeby któryś z rodziców mi powiedział, że nie dam pieniędzy, ponieważ cokolwiek potrzebuję, kostiumy, to po pierwsze oni szyją, więc spełniają moje wszystkie fanaberie, które ja sobie wymyślę, że chcę na przykład mieć futra lisie i lisie niebo, bo mieliśmy taki spektakl pod grzybek, więc oni naprawdę, to nie jest tak, że kiedyś to było nasze pierwsze spektakle, jak sobie pomyślę i zobaczę, to była bibuła, no bo na to nas było stać i to jeszcze nie było wiadomo, czy to będzie kółko teatralne, więc od tego zaczynaliśmy, a dzisiaj ja wiem, że jeżeli potrzebuję futro na lisa, który kosztuje 100 zł metr, to ja mogę sobie pozwolić na 8 metrów tego futra, bo wiem, że rodzice mi na to dadzą pieniądze, bo i potem jeszcze to uszyją. Ci, te mamy, które potrafią szyć. Natomiast tatusiowie są tutaj od tego, że robią scenografię. I to jest fajne, że rodzice i ojcowie, którzy, nie tylko ojcowie, bo mamy też, żeby nie było,
ale mam takich rodziców, którzy mówią, że panie Ewo, to, że moje dziecko już wyszło z kółka, to nie znaczy, że ja nie pomogę przy scenografii. Jeżeli pamiętam taki spektakl, gdzie potrzebowałam młynek, to też na moim blogu opisuję o tym młynku akurat, i nie wiedziałam, jak to rozwiązać. I w pewnym momencie, no eureka, i się udało. To jak zadzwoniłam do rodzica, to było pytanie, czy to jest na wczoraj, czy na jutro. I ja naprawdę za 2 godziny ten młynek, dosłownie za 2 godziny ten młynek już miałam zrobione. Więc to jest fajne, ale też są rodzice, którzy na przykład mama potrafi wkręcić ojca i powie, panie Ewo, proszę pamiętać, że moje dzieci, które chodzą do kółka, mają też ojca, nie tylko matkę, i że mój mąż jest stolarzem, jakby coś było potrzeba, ale to nie jest tak, że ojciec przychodzi po prostu z miną obrażoną, że musi to zrobić, tylko robią to naprawdę z przyjemnością. Czyli pierwszy plus to na pewno zaangażowanie rodziców w życie szkoły, czyli to jest coś, o co zawsze wszyscy walczymy. Tak. Dobra, a dla samych dzieciaków, mówią ci twoi absolwenci, co im to dało, że oni byli w tym teatrze, że oni mogli brać udział w tych akcjach? Bo dla mnie osobiście wydaje się, że przede wszystkim jest to sztuka jakichś takich wystąpień publicznych, co jest bardzo ważne, a czego jest bardzo mało w naszej szkole, żeby gdzieś tam występować, pokazywać i być otwartym, nie bać się mikrofonu, nie bać się kamery, a bardzo dużo dzieciaków się właśnie tego boi. To na pewno. Niektórzy mówią, niektórzy nie mówią, ale ja mogę powiedzieć, co ja też widzę i oni też, ci co mówią, to mówią. To nie jest tylko przed publicznymi wystąpieniami, ale też nauczyciele na co dzień, nauczycielki mówią, że widzą to, że te dzieciaki są inne, na przykład jeżeli oni mają jakiś spektakl do przygotowania albo jakąś inscenizację, powiedzmy, albo akademia z okazji jakiegoś święta narodowego, to są dzieciaki, które są bardziej otwarte i od razu pyk, one już są chętne do jakichkolwiek działań, ale na przykład ja też widzę, że to dla tych dzieci nie ma takiego, one nie mają takiego skrępowania, że coś założę, bo będę głupio wyglądać. Nie. Jeżeli on widzi, ja też mam taki, to nie jest jedyny powód, za chwilę o innych powiem, ale jeżeli on widzi na przykład, jak ja mam spektakl i robimy na próbach coś i założę już na tych końcowych próbach, powiedzmy, założę jakiś kapelusz, i no, założę sobie nie w ten sposób, który ja bym chciała, bo to wygląda dziwacznie, to w momencie, kiedy ja mu pokażę, jak wygląda, albo robię zdjęcie, bo bardzo często robimy filmiki i potem odtwarzamy, zobacz, to jest to, to trzeba poprawić, i oni też często mówią, co trzeba poprawić, już są na tym etapie i z tego się cieszę najbardziej, to jeżeli ja im pokażę dlaczego, to one widzą w tym sens, że rzeczywiście nieraz mówią, nie, no tutaj wyglądam, ja tak nie założę kapelusza, bo wygląda to głupio, ale jak zobaczy na zdjęciu i zobaczy reszta, to oni mówią, wiesz co, nie, rzeczywiście to głupio wygląda. To w drugą stronę. I nie mają czegoś takiego, że na przykład się wstydzą, trzeba założyć rajstopy, na przykład, nie wiem, zakładam, ubieram się, mam być bocianem, to dla niego nie ma problemu, a dzieci, które nie chodzą, ja nie mówię, że wszystkie, bo to oczywiście generalizuje, ale jest część taka, która nie jest kółkowa, nie chodzi na kółko, już nie założy, bo się wstydzi. Ale taką wielką wartością kółka to na pewno to, że przed tymi publicznymi wystąpieniami, ale też to, że mi też cel przyświeca taki, że po pierwsze, żeby one się też zintegrowały i były, budowały zespół, żeby była ta zespołowość. Wiadomo, że pewnie gdzieś, gdy zdarzy się tak, że ktoś będzie chciał iść i być zawodowym aktorem albo aktorką, no będzie mnie to cieszyło, ale to jest jakby... To nie o to chodzi. To nie jest główny cel. Nigdy mi to nie przyświecało. Nie miałam takiego celu i nadal nie mam, ale fajnym takim dla mnie momentem jest, kiedy jedziemy do teatru i wychodzimy z teatru, a oni ja mówię, no jak był ten spektakl? Nie, do bani. To było fajne, a to mi się nie podobało, ale co konkretnie? I oni mówią, co konkretnie. Na przykład tutaj był zmiana rytmu się podobała, albo nie było zmiany rytmu, albo była szybka scena i potem następna szybka, a nie było wolnej, że oni widzą, jak powinno w spektaklu to wyglądać, żeby to miało ręce i nogi, mówiąc kolokwialnie. I oni o tych konkretnych elementach mówią. To nie jest na zasadzie, było fajnie, ale co było fajnego? No wszystko, albo nie, nuda, ale co nudnego? No wszystko. No nie ma tak, że wszystko jest nudne i wszystko jest fajne. Zmuszasz ich do myślenia, do tego, tak, żeby obserwowali. Tak, ale tylko dlatego ja nie robię im wykładów, tylko jak robimy jakąś scenę, to zatrzymujemy się i robimy stop klatka i jest wtedy
chcę, żebyś się nachylił, podszedł do na przykład aktora, który leży i zrobił, odwrócił się w tą, a nie inną stronę i ja od razu tłumaczę, po co to się dzieje. I wtedy oni mają tą wiedzę, że idąc do teatru i tak bym chciała i tak się dzieje, że idziemy do teatru, to nie chodzi tak, że ja idę z nimi i mówię tak, bo wy jesteście niewdzięczni, ja wam załatwiłam tu bilety, idę w swoim czasie wolnym lub nie, bo czasem też w trakcie lekcji, nie ukrywajmy, ale w weekendy też potrafimy gdzieś jechać. Ja wam tu poświęcam swój wolny czas, a wy jesteście niewdzięczni. Nie, mnie się też nie wszystko podoba i po to idziemy, żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać i to mnie cieszy, że oni potrafią rozmawiać i chcą do tego teatru iść. I ostatni taki element, gdzie było dla mnie szalenie ważny, kiedy uczennica, już absolwentka, pojechała z nami do Krakowa, do Teatru Stół i mówi, proszę pani, o mało co bym nie pojechała, bo nie zaliczyłam chemii i mama powiedziała, że jak nie zaliczę chemii, to za karę nie pójdę do teatru. Więc wiecie, no to ciekawe w dzisiejszych czasach za karę nie tak, iść. Za karę nie zabiorę telefon, nie? A nie za karę tak. Nie pójdę do teatru. To dla mnie było to największe takie naprawdę, no takie wow, że to co robimy to ma sens. Czyli wychowujesz małych krytyków sztuki. Tak, ale myślę, że ta krytyka to nie jest taka krytyka, żeby była krytyka dla krytyki, tylko żeby to no, dostrzegali to, co jest ważne w teatrze i widzieli te elementy. I też po to, że jak robią, ja to też im powtarzam, mówię, słuchajcie, zrobiliście teraz z tą panią X, nazwijmy ją, robiliście tak, dlaczego nie zwróciliście na to uwagi? Albo zwracajcie uwagę też na to, żeby pokazywać też innym, którzy, bo nie każdy musi to widzieć i znać się, ale też żeby nauczyć ich takich kreatywności i to naprawdę też ich otwiera, są mistrzami momentami improwizowania, bo nigdy nie robimy spektakli wierszem, tylko prozą, po to uważam, że to jest o wiele łatwiejsze, bo jeżeli dzieciak zapomni jakiegoś tekstu, to jest w stanie sobie po prostu coś dopowiedzieć, nie? I nie ma takiej melodyjności, jest to ciekawsze, ale chcę powiedzieć jeszcze to, co jakby stanęło wcześniej, powiedziałam, że powiem o tym później, było o tych lalkach, ale chcę powiedzieć, że zrobiliśmy też taki fajny spektakl. To jest ta nowość. Ta nowość, okay. Tak, z której jestem bardzo dumna z dzieciakami, ponieważ zrobiliśmy spektakl dla najnajów, czyli robią to duże teatry i bardzo polecam wszystkim, żeby iść z takim maluszkiem od 6 miesiąca zwykle. Przede wszystkim powiedz, czym są te najnaje. Tak, no właśnie, spektakle dla najnajów to są spektakle dla dzieci od 6 miesiąca do 3 roku życia. Średnio tak. I da się to zrobić i naprawdę te dzieciaki są zaangażowane w te spektakle i to jest mega dla mnie. Robią to duże teatry, to nie jest coś naszego takiego, ale dla nas było to nowością, ponieważ jako teatr amatorski zrobiliśmy taki spektakl dla najnajów. I ta moja ukochana Ola Page z Akademii Teatralnej, jak usłyszała, że ja to chcę robić, mówi no dobra, a ty musisz to robić? A on mówi, aha, już jest grubo. No dobra, no nie muszę, ale już powiedziałam, że zrobię. No dobra, no to napisz scenariusz, zobaczymy. Wiesz, że to jest trudne, że to musi być bardzo rytmiczne, że dzieci są inne. No to tak naprawdę, wiecie, zaczęłam od przypominania sobie psychologii rozwojowej, no bo każdy wiek ma swoje potrzeby i od tego się zaczęło. Potem zaczęłam pisać ten scenariusz. Jak już napisałam, znalazłam, Ola mi znalazła jednego z wykładowców Akademii Sztuk Teatralnych, Bartka, którego serdecznie też pozdrawiam, który zajmuje się teatrem dla najnajów i on wystawiał taki spektakl, ojene, nie pamiętam gdzie, gdzieś na południu, w którymś z teatrów, teraz już mnie wywiało. No i w każdym razie ja się umówiłam z nim, czy mogę pojechać na ten spektakl i okazało się, że to nie jest oczywiste, że on tam będzie, ale wtedy był. Ja po tym spektaklu, jak obejrzałam, to no, miałam kilka pytań jeszcze dodatkowych, z nim porozmawiałam, on mi trochę rozwiał wątpliwości, troszkę mi też podpowiedział, ponieważ na YouTubie są tylko trailery i myślałam, a sobie zobaczę, coś tam podglądam, no to tak nie działa, bo rzeczywiście ich nie ma. No i on mi rzeczywiście dużo pomógł i jak napisałam ten scenariusz, to też powiedział, że zobaczy i przeczyta.
I mimo to, że był po jakiejś takiej ciężkiej próbie, napisał, wiesz co, jest 12 w nocy, ale jestem taki ciekawy, że muszę to obejrzeć, przeczytać. I powiedzieli, że jest okej, okay, że jest super, więc dla mnie to już tak. Ale powiedzieli mi wtedy, Ola powiedziała, ale wiesz, że to jest połowa drogi. Teraz trzeba to wyreżyserować, żeby to miało ręce i nogi. No i udało nam się to, ale no było to wyzwanie no, takie mi, bardzo duże. A odbiór Najnajów? Nie? Mm-hmm. No już przedstawiałaś potem tą sztukę. Tak, tak. Jak to wyglądało? Bo no, ja sobie nie wyobrażam, szczerze mówiąc, że 6-miesięczne dziecko jest w teatrze i odbiera sztukę, tak? No, odbiera. Ale w jaki sposób? Jak to wygląda? To wygląda w ten sposób, że po pierwsze to są spektakle zamknięte. Nie ma publiczności jakby z zewnątrz takiej, że wchodzi w każdy, tylko przychodzi dziecko z rodzicem. No. Na taki spektakl i one są jakby już, nazwijmy to. Znaczy może to przyjść kilkunastu rodziców, tak, z takimi małymi dziećmi, maksymalnie, tak? To znaczy maksymalnie. No idealnie jest tak 20-30 osób, dziecko plus rodzic. No. I oni sobie siadają jako widownia na pufach. I, no i to jest tak naprawdę musi być interaktywne z udziałem dziecka, żeby dziecko tej sztuki troszkę no mogło... Tego Najnaja, żeby no. mogło dotknąć tego spektaklu. No i mieliśmy taką nieprzewidzianą sytuację, gdzie, bo to był spektakl, który nazywał się Wakacje nad morzem, gdzie dziecko weszło nam na scenę, no i po prostu no waliło łopatką cały czas w tej piaskownicy, gdzie dzieci, aktorki... Z publiczności, tak? Tak, gdzie dzieciaki siedziały i robiły, ale naprawdę szapoba, bo wyszły z twarzą moje aktorki i moi aktorzy i dali radę. Dzisiaj wiem, że już poprosiłabym, żeby to dziecko zabrać jednak, bo no, robiło się troszkę niebezpiecznie w pewnym momencie. Ale moi, tak jak mówię, udało się. I wygląda to tak, że spektakl jest, ale są momenty, kiedy aktorzy z czymś wychodzą do dziecka. I w tym momencie było tak, że to były piłki. Aktorzy mówili tekst. On musi być bardzo rytmiczny, wiadomo. Musi być język dostosowany do takiego maluszka, więc było dużo tekstu rytmizowanego. I też wtedy, kiedy usłyszałam właśnie od Oli, ona mówi, wiesz, tu brakuje mi czegoś, żeby jeszcze było coś takiego rytmicznego, który wprowadzi właśnie... Żeby przykuć uwagę. I pomyślałam sobie, że to nie jest tak, że od razu rozmawiasz i pek, chociaż są takie sytuacje, że na przykład jeżeli się rozmawia z osobą, która no, siedzi w teatrze, tak to nazwijmy, to sama rozmowa bardzo dużo otwiera i bardzo dużo pomaga. Że zderzenie się z własnymi myślami, to też opisuję o blogu, bardzo pomaga w tym, bo właśnie to, że ja się zderzę ze swoją myślą, wiele rzeczy się od razu w głowie układa. I w tym momencie sobie pomyślałam, po jakimś czasie, to pamiętam, była edukacja zdalna, że wprowadzę tutaj rytmizowanie ryb, które są w morzu naszym, w Bałtyku. I to rzeczywiście bardzo zadziałało. I zrobiliśmy tak, że nasze rekwizyty to były ryby na takich dużych sklejkach, to też można na blogu zobaczyć je. I łuski wymyśliłam sobie, bo sklepy budowlane są najlepszymi sklepami, jakie tylko można znaleźć, jeżeli chodzi o robienie teatru. I idąc kiedyś do budowlanego, po prostu wchodzę sobie tak, żeby sobie pooglądać, bo są fajne tam rzeczy i nieraz mi coś wpadnie, jakiś pomysł. I to taka była sytuacja, że właśnie zobaczyłam płytki na przecenie, takie płytki łazienkowe, ale z takich tych małych kosteczek zrobione. Jak je zobaczyłam, mozaika. Mówię, jest. To są po prostu łuski rybie. I to, że one się mieniły w słońcu, bo jeszcze światło akurat padało, to było to, co przyciągało ten uwagę efekt. Dzieci. To był jeden z elementów, bo takich elementów oczywiście było więcej. I te dzieciaki właśnie, jak te aktorki podchodziły z tymi rybami, mówiły tekst, część mówiła, część nie mówiła, bo to było troszkę skomplikowane, więc nie teraz moment, żeby opowiadać, to one po prostu, sam moment, że dotykały to, to było dla nich i że to się świeciło, to już dla nich była magia, nie? I to przyciąga uwagę. Masz
na YouTubie wrzucone to, czy nie? Mam to na YouTubie i no jest to na blogu. I na twojej stronie jest to tak. opisane, zaznaczone. Ewa i jej szkolny teatr.pl, blog tak. Ewy. Ja mam tylko jeszcze... Kliknijcie też na Facebooku, bo jest fanpage. Oczywiście. I ja mam jeszcze pytanie, czy spektakle, które przygotowujesz z uczniami, one tylko są do obejrzenia u was w szkole, czy są jakieś festiwale, w których bierzecie udział, gdzieś wygrywacie jakieś nagrody? Jak wygląda takie życie pozaszkolne takiego szkolnego teatru? Zdarzyło się, że byliśmy na takim przeglądzie na terenie naszej gminy. No i zdobyliśmy dwa razy maskę teatralną, bo to było o... Był konkurs, przegląd był teatrów i o maskę teatralną. Natomiast nie ukrywam, że gdzieś tam daleko nie wyjeżdżamy, a to dlatego, że ten... Bardzo często jest tak, że jest to gdzieś tam daleko albo w takim terminie, że jesteśmy na etapie montowania czegoś i jeszcze nie zrobiliśmy, ale wystawiamy. Teraz mamy w tamtym roku na Dzień Patrona naszej szkoły wystawialiśmy nasze autorskie dwie etiudy, na motywach, które powstały na motywach wierszy naszego patrona szkoły Andrzeja Skupnia-Florka, który był góralem. I te etiudy mieliśmy w tym roku wystawić na Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem, ale no ze względów organizacyjnych, technicznych się to nie udało, bo to jest za tydzień. Natomiast, no i wyjazdowym tym wakacyjnym, natomiast będziemy pod koniec wystawiać w Białym Dunajcu na otwartej przestrzeni, ale takiej myślę bezpiecznej i fajnej. No ale musimy to powtórzyć, bo to nie jest tak, że po prostu z marszu pójdziemy, bo ostatnio wystawialiśmy to w listopadzie, więc od tego czasu troszkę minęło czasu. A czy znasz jakichś innych nauczycieli, którzy też tworzą szkolne teatry? Tak, tak znam i mam koleżankę serdeczną moją, Alicję, która pracuje w Wejherowskim Centrum Kultury. Też ze mną kończyła te studia podyplomowe. Zresztą z tymi osobami, które kończyły ze mną te studia, mam do dzisiaj jako nieliczne, bo kilka, jak to nauczyciele, kilka pokończyliśmy, wy też, studiów podyplomowych, ale to jest chyba jedyna grupa, z którą tak ściśle do dzisiaj mam kontakt i jeżeli trzeba, to ja wiem, że no teraz miałam taką sytuację, bo to nie jest tak, że zawsze jest różowo i też o tym piszę i teraz będę już we wrześniu też pisała o tym właśnie, że to nie jest tak, że jest zawsze pięknie i wszystko się udaje i teraz miałam dużą trudność wystawiając spektakl Momo, gdzie no po prostu mi się wszystko sypało i to są takie wtedy momenty, kiedy ja mogę do Alicji zadzwonić i po prostu przegadać i to nie jest osoba, ja nie potrzebuję wtedy osoby, która będzie mówiła, nie, jak zwykle wszystko się uda, zawsze wychodziło, sobie poradzisz, ja wierzę w ciebie, nie, ja potrzebuję wtedy konkretu, że ktoś mi podpowie, nie powie, co mam zrobić, ale albo podpowie, a spróbuj tak, albo inaczej, albo po prostu wysłucha i to wysłuchanie, o którym, tak jak mówię, też piszę, bo ten mój blog założyłam po to, żeby też inni mogli korzystać i też widzieli, że to nie jest zawsze cudownie i mogli skorzystać z moich porad, ponieważ ja zakładając 20 lat temu teatr, nie bardzo wiedziałam, jak to ugryźć, chociaż kochałam teatr i chciałam w tym być, ale brakowało mi takich porad technicznych, jak coś rozwiązać, jak zrobić salę teatralną, gdzie nie mamy pieniędzy i nie ma szans na to, żeby taka sala teatralna była, a po prostu no, chcemy, żeby to no, jakoś fajnie wyglądało. To co zrobić? Ja nie miałam takich podpowiedzi i bardzo często to, co zrobiłam z moimi dzieciakami, to było takie nasze autorskie, wypracowane przez nas i uważam, że to nie jest jakaś wiedza tajemna, z którą bym nie mogła się podzielić z innymi i stąd też taki pomysł na to, żeby założyć tego bloga. Czyli tak, trzeba kochać teatr, trzeba lubić chodzić po sklepach budowlanych, bo tak. Tam można znaleźć. Trzeba lubić uczniów. Czy studia trzeba kończyć? Chyba nie, bo z tego co mówisz, nie trzeba, ale dobrze ale by bardzo było, pomaga, ponieważ ja się zderzyłam w pewnym momencie ze ścianą taką mianowicie, że po spektaklu zawsze przychodzili wszyscy i mnie poklepowali. Nie, super, fajnie. Ja wiem dzisiaj, że są rodzice, którzy mi mówią, ale my nie mamy takiej wiedzy dogłębnej, że to było źle albo tamto było źle, więc mówimy to, co widzimy jako widz. Ja wiem, że to, co mówi widz, jest fajne, ale brakowało mi w pewnym momencie mówienia, ja doszłam do ściany, ja nie rozwijam się dalej
i te spektakle są po prostu jednakowe. Ja nie wiem, czy robię to dobrze, chciałabym się zderzyć i zobaczyć, co robię źle, co robię dobrze i iść do przodu. Czyli nie tylko dzieciaki się rozwijają, ale ty także. Tak, no i myślę, że to jest podstawa, bo dzięki temu moje dzieciaki się rozwijają w taką, jeżeli chodzi o samą grę aktorską i wiedzę tą taką, no nazwijmy troszkę tajemną, chociaż no mam gro znajomych, którzy się śmieją, że ze mną nie warto iść do teatru, bo ja zawsze gdzieś coś wyhaczę, coś, co nie widzi przeciętne ludzkie oko, nie? I mówią, nie, no fajnie, super, podobało nam się i w ogóle wrażenia. I wychodzimy z teatru i patrzą na mnie, mówią, no nic kemska, nie mów. Ale? Nic nie mów. Zegarek na ręce jak je i dodaje, nie? Tak, w tenisówkach krzyżak, jak tak, z filmów pamiętam. Tak, jeszcze. Ale to nie jest tak, że wszystko jest źle, ale wyłapuję takie rzeczy, które rzeczywiście nie są widoczne tam których jakimś ty w osobom. Szkolnym swoim teatrze, który tworzysz, byś nie zrobiła. Tak, ale też to nie jest tak, że tylko ja się inspiruję, bo widzę jakieś spektakle dla dzieci, ale też się inspiruję spektaklami dla dorosłych i też takie obserwowanie rzeczywistości wokół też mi daje. Na przykład dzisiaj jak się obudziłam, sobie pomyślałam, że jeden z artykułów, które napiszę powakacyjnie, to będzie, zainspirowałam się na Poland Rock, widzenie z różnych perspektyw i wiem, że o tym już będzie i wykorzystam zdjęcia z Poland Rock. Jako no, taką patrz. Metaforę, bo no bo widzę tutaj powiązanie. Okay. Ale też tak jak jeszcze wejdę w słowo, że właśnie takie połączenie... Przepraszam, mówiłeś coś? Czekaj, ja teraz podłożę mikrofon. Ale chciał powiedzieć. To wiesz, to, że my robimy, to wiesz. Pięknie, dawaj. Okay. Ale też, tak jak mówię, spektakle dla dorosłych dają mi taką... chodzenie na spektakl, ja potrafię, nie tylko ja, bo nie jestem jakoś jedyna w tym, że na ten sam spektakl idę do różnych teatrów, żeby zobaczyć różną reżyserię i to daje mi też inną perspektywę widzenia, ale też inspirację. To nie jest tak, że ja przekładam te pomysły jeden do jednego, ale no podam przykład, ten, który mieliśmy taki spektakl w szkole teatralnej, bo to był nasz dyplomowy, gdzie pojechaliśmy z zespołem i też z rodzicami. To był o Orlenie Locie, który miał lęk wysokości i nie wiedziałam początkowo jak zrobić, że no ten orzeł siedzi w gnieździe, a to, że byłam na spektaklu w Teatrze Witkacym na Przełęczy i zobaczyłam jak oni się po prostu wspinają na zwykłe stare szafy, to mówię, to jest to. I sobie pomyślałam, że tą naszą gniazdem orlim będą zwykłe takie drewniane skrzynki, jak to kiedyś były po jabłkach i z tego zrobimy. Ale gdybym nie była na spektaklu na Przełęczy, może bym nie wpadła albo bym wpadła zupełnie na coś innego, a to właśnie mi dało taką inspirację. I to nie jest tak, że my wszystko robimy super, bo po spektaklu też się spotykamy, to już ostatnie moje zdanie. Nie, do kontynuuj. Tej wypowiedzi, że... Zawsze po spektaklu spotykamy się, kiedy już mamy zgrany. To nie jest mistrzostwo świata, ja wiem o tym, jeżeli chodzi, bo też nie mamy takiego sprzętu jak wy. Ale pomagają mi rodzice w tych nagraniach i też często montują te filmiki, więc nie jestem sama w tym osamotniona, że muszę za każdym razem robić to sama. Ale spotykamy się potem, jak już jest to zmontowane i wrzucę to na kanał YouTube, żeby... obejrzeć ten spektakl i co jakiś czas robimy stop klatka i teraz powiedzmy, co w tej scenie było ok, a co było złe. Nie na zasadzie takie, że my się wyśmiewamy z kogoś, tylko po to, żeby się na uczyć. Błędach. Tak, że uczymy Super. Się na błędach, ale też pokazujemy, nie tylko wytykamy błędy swoje i innych, tylko no dobra, to teraz powiedzcie, co tutaj było dobrze, co można było poprawić, żeby następnym razem było lepiej, ale żeby zachować w pamięci to, co było dobre. I też moje dzieciaki uczestniczą w tych, bo ja sobie coś tam wymyślę, nie zawsze to, co sobie wymyślę, się uda. Bo też często jest tak, że ja sobie wymyślę, że ten na przykład no, orzeł, wymyśliłam sobie, że zrobię mu takie posłanie jeszcze i nakładę tam jakieś słomy. No i to w ogóle totalnie nie zagrało, ale po to są te nasze próby, żeby po prostu wcześniej sprawdzić to, co zadziała, co nie zadziała. No i ci, którzy się zajmują teatrem, to ja bardzo polecam, żeby robić coś takiego, żeby wcześniej... nagrywać. Ja nagrywam bardzo często te nasze scenki po to, żeby móc przeanalizować, ponieważ na próbie, jeżeli to jest jakaś scena bardzo taka skomplikowana, czyli na przykład mam różne zwierzęta, które wchodzą z każdej dziury mysiej,
przysłowiowej na scenę, to ja nie jestem w stanie wyłapać, czy każdy wszystko robi dobrze. Natomiast w domu ja jestem w stanie sprawdzić każdy element po kolei i potem z nimi przeanalizować, pokazać im ten fragment filmiku i powiedzieć, wiesz co, popatrz tutaj, to może zrobimy jeszcze tak i tak i rzeczywiście to bardzo pomaga, więc no polecam. Podsumowując, w 5 krokach, jak założyć szkolny teatr, ale krótko, zdaniami. Od czego trzeba zacząć, jak to zrobić? Patrz, 5 kroków. Pierwsze, to mieć chęci, chcieć. Drugie, zarazić uczniów. Trzecie, przekonać rodziców. Czwarte, przekonać dyrektora. I piąte, zrobić to. Zrobić to. Okej. Okay. Ewa Kępska, Ewa i jej szkolny teatr.pl. Polubcie Ewę na fanpage'u. Komentujcie, piszcie. Tak, tak. Bardzo dziękujemy Ci, Ewo. I na koniec jeszcze chcę powiedzieć, nie moje słowa, tylko te, które cytuję w wielu miejscach. Powiedział to wielki mój mistrz, nie jedyny, Konstantin Stanisławski. Kochajcie teatr w sobie, a nie siebie w teatrze. Ja nic nie mam do dodania. Radiobelfa.pl, odcinek specjalny z gościem. Redaktor Dawid Łasiński. Redaktor Maciej Danieluk. I gość specjalny Ewa Kępska. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dzięki, że przyjechałaś aż z Zakopanego do nas tutaj. Że chciało ci się tyle kilometrów, wiesz, przylecieć tutaj. Cudowny odcinek. Bo my jesteśmy też w innym miejscu, Dawid, jeszcze. Właśnie. Tak. No tak, bo właśnie, bo to jest wyjątkowe miejsce. Bo wielkie studio. To jest wielkie studio. Jesteśmy na rancho. Rancho tego oto redaktora. Także nadajemy z zupełnie innego miejsca. Mam nadzieję, że psów nie słyszeliście, że było ładnie dla was, że wszystko było mądrze. Udostępniajcie ten odcinek, jeżeli interesuje was szkolny teatr lub, uwaga, znacie kogoś, kogo może to zajarać. Dla dzieciaków to jest bardzo duża wartość, tak. A Ewa podkreślała też wartość dla rodziców i współpracy z rodzicami. Tak, ale ja chcę powiedzieć jeszcze, że strona Ewa i jej szkolny teatr powstała rok temu właśnie na tym ranczu. Więc serdecznie wam dziękuję. Rancho łączy. Dzięki wam powstało. Dziękujemy tak naprawdę. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Pa. Hej. Ready. 3, 2, 1, tak. No to co, nagrywamy? Okej, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński, Maciej Danieluk, Radio Belfer.